Mózg to prawdziwy cud natury, a jego możliwości wciąż nas zaskakują. Pomyśl o tym. Choć waży zaledwie około 1,5 kg, to zużywa aż 20% energii całego organizmu. To całkiem sporo, prawda? Ale to nie wszystko. Mimo że mózg stanowi zaledwie 2% masy naszego ciała, odpowiada za wszystkie nasze myśli, emocje, ruchy i wspomnienia. Niesamowite, jak taki mały organ może mieć tak gigantyczny wpływ na nasze życie. A teraz coś ciekawego. Mężczyźni mają zazwyczaj o 10% większe mózgi niż kobiety. Zaskoczeni? Spokojnie, ten dodatkowy rozmiar nie oznacza, że są inteligentniejsi. W rzeczywistości rozmiar mózgu nie ma związku z poziomem inteligencji. Ciekawostka, codziennie przetwarzamy od 50 do 70 tysięcy myśli. Wyobrażacie sobie? Aż 70% z nich to myśli negatywne, takie jak samokrytyka, pesymizm i niepokoje. Przyznajcie, kto z Was nie miał dziś choć jednej takiej myśli? Co ciekawe, nasze mózgi są zupełnie unikalne, tak jak nasze odciski palców. Twoje doświadczenia życiowe, nauka, a nawet geny kształtują Twój mózg, czyniąc go jedynym w swoim rodzaju. A co najważniejsze, mózg jest plastyczny, co oznacza, że zmienia się wraz z tym, czego doświadczamy. Czy wiedzieliście, że nasz mózg rozwija się aż do około 25 roku życia? Pamiętasz, jak w młodości podejmowałeś impulsywne decyzje? Teraz już wiesz dlaczego. Dopiero gdy rozwijają się płaty czołowe, jesteśmy w stanie naprawdę skutecznie planować i podejmować przemyślane decyzje. Ten rozwój trwa latami, co pokazuje, jak skomplikowanym mechanizmem jest nasz mózg. A co ze snem? Sny to dowód na to, że nasz mózg nigdy nie przestaje działać. Nawet gdy śpimy, on ciężko pracuje, przetwarzając wspomnienia, emocje i informacje z minionego dnia. To tak, jakby porządkował wszystkie pliki na komputerze. Czy macie czasem dziwne sny? To dlatego, że podczas snu nasz mózg łączy rzeczywistość z wyobraźnią, tworząc mieszankę, która czasem wydaje się niemożliwa. Nasz mózg to prawdziwy gigant pamięci. Czy wiedzieliście, że ma on praktycznie nieograniczoną pojemność? Dzięki miliardom neuronów, które tworzą miliony połączeń, nasz mózg może przechowywać ogromne ilości informacji. Chociaż choroby takie jak Alzheimer mogą uszkodzić część tych połączeń, inne pozostają nietknięte, dając nadzieję, że nasze wspomnienia nie zostaną całkowicie utracone. Ale uwaga, mózg nie lubi być odwodniony. Nawet niewielka utrata wody może wpływać na naszą koncentrację i zdolności poznawcze. Dlatego tak ważne jest, aby pić dużo wody, zwłaszcza jeśli chcecie myśleć jasno i efektywnie. A teraz coś na koniec. Nasz mózg to naprawdę potężne narzędzie. Jest w stanie generować aż 23 W mocy, czyli wystarczająco, aby zasilić żarówkę. Ale oczywiście, by działał prawidłowo, potrzebuje snu. Niedobór snu może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym gromadzenia się białek związanych z chorobą Alzheimera. Więc następnym razem, gdy będziecie rozważać zerwanie nocy, pamiętajcie, że wasz mózg potrzebuje odpoczynku, aby funkcjonować na najwyższym poziomie. Mózg jest niesamowicie skomplikowanym, a jednocześnie fascynującym organem. Choć nadal wiele o nim nie wiemy, to każda nowa odkryta informacja zbliża nas do zrozumienia, jak działa nasza centralna jednostka sterująca. Więc pamiętajcie, dbajcie o swój mózg, bo to on czyni was tym, kim jesteście.